wieczór. Ja zanim zacznę, w sumie możemy zaczynać. Zanim zacznę o konkretach, to tak wkrótce przedstawię stan swojego ducha, ponieważ wyjechałem wczoraj spod Jeleniej Góry o 21:00 i od tej godziny jestem na nogach, więc jeżeli będę się troszeczkę plątał w tym pierniczeniu, to wybaczcie. Ja pozwolę sobie usiąść, ponieważ ja lubię coś robić własnymi rękoma. Zrobimy tak. No tam sobie spokojnie możecie oglądać. Specjalnie nie ma związku, że jakby nie będę omawiał każdego slajdu, który się pojawi. On jest ilustracją do tego, co będę mówił i co będę robił. No właśnie, nie będzie o sztuce, będzie o bardzo takiej normalnej i zwykłej rzeczy, chociaż może nie do końca w zwykłych okolicznościach. Gdzie jest Jelenia Góra, to pewnie wszyscy wiedzą. Natomiast pod Jelenią Górą jest wiele małych, zapyziałych wiosek, w których jesienią dziwne rzeczy się dzieją, ponieważ to jest taka pora roku, że pada deszcz, jest smutno góro i ludzie z tej wioski, w której akurat ja mieszkam, a wioska nazywa się Trzcińsko, od rana piją. Żeby nie wpaść w te utarte od lat, dziesiątków lat tory przez mieszkańców tej wsi, zacząłem kombinować, co tu robić, żeby nie stawać z nimi na otwarciu sklepu, czekając na pierwszy łyk. Więc wymyśliłem, że będę pierniczył. To jest takie bardzo proste, zwykłe zajęcie. Aczkolwiek jak się człowiek do niego przyłoży, to wychodzą z tego ciekawe rzeczy. Zrobimy domek o nazwie Peczak. Ja różne rzeczy w życiu robiłem. Między innymi był moment, że bardzo chciała wciągnąć mnie Warszawa. Zaprosiła mnie do siebie, ale stwierdziłem, że nie chcę tutaj specjalnie żyć i pracować i ścigać się. I żeby zostać na tej wsi pod Jelenią Górą, musiałem coś wymyślić. No i właśnie, nie chcąc pić z kolegami pod sklepem, wymyśliłem, że będę pierniczył. No tak. Ale zdecydowanie wolę robić niż mówić. Czas się kończy. Tam nic nie widać. Zdjęcia, które tutaj są prezentowane, to są zdjęcia z sytuacji, w których to pierniczenie się odbywa. Jeszcze dzieci to wciągasz. A dzieci wbrew pozorom bardzo lubią. Dostanę kawałeczek zaraz. Tak, ale to są rzeczy, które akurat no, są ludzie, którzy lubią te standardy. Jak to się pisze peka. Już się skończył czas. No i w ciągu tych paru minut powstał domek. On może nie jest bardzo piękny, ale można go zjeść. Jest jeszcze chwila, więc może trochę drama mi minęła i powiem. To jest taki sposób, aby przeżyć na tej wsi. Po prostu trzeba było znaleźć zajęcie, które pozwalałoby właśnie na wsi przeżyć. I takim sposobem jest robienie, trudno mówić o tworzeniu obu. To pierniczenie, czy jakby
robienie tych pierników jakby u podstaw leży tego, że chciałem, czy staram się być niezależny, to sam robię i sam szukam nabywców na te pierniki. Lubię coś wykonywać własnymi rękoma, więc żeby zabić tremę i zmęczenie, spróbowałem tutaj zbudować domek. No i czynimy różne próby, o, takie właśnie jak tutaj, między innymi na tym obrazku. To również ta zabawa z piernikami spowodowała, że jedna czy dwie osoby ze wsi zainteresowały się i w tej chwili próbują robić to ze mną. Mam sympatyczną sąsiadkę, która ma sprawną rączkę i na przykład taki Mikołaj jest w stanie malować. A ponieważ piernik jest takim bardzo plastycznym materiałem, można go traktować jak tworzywo, więc można robić na różnego rodzaju okazje, chociaż to niezmiennie kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia, które zbliżają się, aura nam sprzyja. No i stąd pewnie też zaproszenie i stąd też tutaj wizyta w Warszawie. Na zakończenie to chciałem powiedzieć, że żeby nie zupełnie zczeznąć na tej wsi, to w Starej Stodole otwieramy z rodziną taką małą pracownię, której chcemy pierniczyć i do której to chcemy zapraszać wszystkich tych, którzy chcą też razem z nami.